Panie Andrzeju, to zacznijmy od początku. Co to pana dzisiaj sprowadza tutaj do Radomia? No wie pan, pan Sławek jest prezesem Radomiaka. Wiemy, że dzisiaj to jest ważny dzień dla Radomia i dla samego klubu, czyli wbicie tej pierwszej symbolicznej łopaty na terenie, na którym powstanie nowy stadion. Zresztą ta makietkę tam widzimy? Nie, makietki już nie ma. Także no to jest tym głównym powodem. Bardzo, bardzo kibicuję Radomiakowi, kibicuję, wiadomo, panu Sławkowi, ale też ja osobiście jestem związany z tym miejscem, bo moi dziadkowie pochodzą z Radomia, także bardzo mi zależy na tym, żeby tutaj był obiekt dla miasta no dużego, 250 tysięcy mieszkańców. Kiedy spojrzymy na miasta w Polsce o takiej liczbie ludności, to właściwie już mało jest takich miejsc na mapie, które nie mogą się pochwalić takim nowym, ładnym, eleganckim stadionem. To myślę, że to jest po prostu coś, na co Radom zasługuje i miejscowa społeczność. Także bardzo się cieszę, trzymam kciuki, żeby to się wszystko udało. Jestem przekonany, że za rok powstanie ten obiekt na 8 tysięcy, a za 2 lata już będzie całość, bo z tego co wiem, to są takie plany. Panie Andrzeju, miał pan okazję obejrzeć na razie plany tego stadionu. Zwiedzał pan razem z ekipą Kanapus wiele stadionów w Polsce, w różnych okresach czasu, nie tylko w Polsce, również za granicą. Jak w ogóle pana zdanie ten obiekt prezentuje się na przykład w odniesieniu do innych stadionów? Wie pan, no bardzo ładny, nowoczesny, fajna architektura, także jeśli chodzi o stadiony, to myślę, że w wielu europejskich krajach takich mocno rozwiniętych to oni mogą nam zazdrościć, bo nawet jak patrzymy na tę infrastrukturę w Serie A, w lidze włoskiej, to tam za paroma wyjątkami mało jest takich obiektów, które rzeczywiście są nowoczesne i funkcjonalne, a u nas także dzięki temu, że dostaliśmy Euro 2012, to bardzo wszystko się rozwinęło i wszyscy tak myślę z lekką zazdrością patrzą na to, jakimi obiektami możemy się w Polsce pochwalić. A to jest ważne, bo kiedy masz ładny stadion, to od razu łatwiej tobie pozyskać sponsorów. Jak pozyskasz sponsorów, to od razu klub zaczyna się szybciej rozwijać i jestem przekonany, że tak będzie także w Radomiu, no bo to jest po prostu pewien naturalny proces. Panie Andrzeju, czy wierzy pan, że w przeciągu 2-3 lat będziecie relacjonować mecze polskiej ekstraklasy właśnie tutaj z tego nowego obiektu w Radomiu? Wie pan, najłatwiej byłoby mi teraz powiedzieć, że tak, bo za parę dni już w ogóle ktoś nie będzie pamiętał, nie wyciągnie mi tego. Ja myślę, że spokojnie, krok po kroku. Wiadomo, że każdy chciałby od razu zdobywać te szczyty, ale ja myślę, że to musi tak postępować powoli, harmonijnie. Czyli najpierw trzeba pomyśleć o awansie do pierwszej ligi, potem w tej pierwszej lidze trzeba chwilkę pobyć, troszkę się jej nauczyć i przygotować do kolejnego ataku. Także nic na szybko, nic na chybcika, tak mi się wydaje. Panie Andrzeju, właśnie pytam też w kontekście tego, czy będzie tutaj ekstraklasa, no bo nie ukrywajmy, duże miasto, duży ośrodek ludzi, kibiców oddanych, bo no jest opinia w środowisku, że kibice Radomiaka to najlepsza ekipa w drugiej lidze, no i chyba właśnie takie ośrodki, tacy kibice są potrzebni w wyższych ligach w Polsce. Znaczy jak najbardziej, my się też bardzo ucieszymy, kiedy takie miasto jak Radom będzie miało ekstraklasę, ale no tak jak mówię, to musi powoli postępować. No, trzeba budować budżet, trzeba budować także rzeczy związane ze szkoleniem piłkarzy, żeby w dużej mierze opierać się na tych lokalnych talentach. Także to musi być odpowiednio zorganizowany projekt, którego wizja będzie po prostu skrupulatnie, punkt po punkcie realizowana, bo jeżeli to nastąpi za szybko, to nie będzie miało takiej mocnej podstawy, no to ta przygoda może okazać się krótka i rozczarowująca.